Nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw, jak ich odrodzenie przez zdrowe rodziny. A rodzina, która jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim społecznościom, jak uczy Sobór, jest dziś bardzo zagrożona. Wiemy to wszyscy. Zagrożona od zewnątrz i od wewnątrz. I trzeba, by o tym zagrożeniu, o własnym losie mówili, pisali, wypowiadali się przez filmy czy środki przekazu społecznego. Nie tylko ci, którzy, jak twierdzą, mają prawo do życia, do szczęścia i samorealizacji, ale także ofiary tego obwarowanego prawami egoizmu. Trzeba, by mówili o tym zdradzone, opuszczone i porzucone żony, by mówili też porzuceni mężowie,